Dziś w Ministerstwie Rolnictwa odbyła się konferencja, na której minister Jan Krzysztof Ardanowski i główny lekarz weterynarii dr Bogdan Konopka omawiali sytuację w inspekcji weterynaryjnej. Wystąpiłem do ministra finansów za zgodą premiera po to, by dokonać przesunięć w budżecie Ministerstwa Rolnictwa, ale ze skutkami również przechodzącymi na przyszły rok budżetowy, który już wtedy musi zapewnić minister finansów. To już nie minister rolnictwa, tylko minister finansów zapewnia środki na kontynuację podwyżek i te nasze propozycje, które proszę potraktować jako pewnego rodzaju sekwencję działań, czyli działanie na szybko, które ma poprawić sytuację osób pracujących w weterynarii, dodatkowe możliwości zatrudnienia, ponieważ ci, którzy są przemęczeni i opowiadają o wypaleniu zawodowym, wymagają wsparcia również nowymi ludźmi, którzy będą pracowali w administracji, w inspekcji weterynaryjnej, środki na laboratoria i przede wszystkim ta wielka, ogromna, rewolucyjna ustawa. To jest cały ciąg zdarzeń i proszę również moich partnerów, jestem człowiekiem Solidarności, więc bardzo cenię związki zawodowe, ale proszę rozpatrywać ten cały ciąg zdarzeń jako ciąg wspólny, a nie wyrwać jakiś jeden elemencik i powiedzieć, ale to mi się nie podoba, tu liczyliśmy na więcej. Specustawa przygotowana przez resort rolnictwa kieruje nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego wyłącznie na państwowych lekarzy weterynarii. Projekt specustawy znajduje się w Radzie Ministrów, gdzie trwają konsultacje i prace nad nim. Mechanizm, który funkcjonuje od kilkunastu lat, polegający na zgodzie, by badania, nadzór był prowadzony przez lekarzy prywatnej praktyki z wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii, się nie sprawdził. Jest powszechnie krytykowany zarówno przez właścicieli zakładów, jak również przez część pracowników inspekcji. I również przykład, gdzie właśnie lekarz z wyznaczenia zajmował się nadzorem, ten przykład tak nagłośniony w mediach, wskazują, że ten system trzeba zmienić. To, co zelektryzowało część środowiska, szczególnie weterynaryjnego, to, że będzie całkowite zlikwidowanie wyznaczeń. Otóż ten katalog będzie określony w tej ustawie i ostateczną decyzję o wyznaczeniu takiej osoby będzie tam w województwie podejmował i zatwierdzał wojewódzki lekarz weterynarii. Myślę, że część lekarzy nie chce pracować w inspekcji, biorąc pod uwagę pewną uciążliwość i przekierowują swoje umiejętności na drobne zwierzęta. Tylko nie jestem przekonany i mówię to bardzo otwartym tekstem, że z leczenia papużek i zwierząt domowych wszyscy lekarze w Polsce się utrzymają. Składamy propozycje dobrych warunków finansowych do pracy w inspekcji i mamy nadzieję, że przy transparentności tych dochodów, również temu, że te w tej chwili około 350 milionów rocznie, które trafiają od właścicieli zakładów na badania, będą sprawiedliwie dzielone na pracowników agencji i oni będą wiedzieli, jakie to są pieniądze i będą wiedzieli również, kto ile zarabia, bo do tej pory to było wiedzą powiatowego lekarza weterynarii, a nie pracowników inspekcji. Pracownicy inspekcji weterynaryjnej mają otrzymać stałą podwyżkę wynagrodzenia w kwocie 630 zł brutto. Łączna kwota przyznana na dofinansowanie inspekcji weterynaryjnej w tym roku to blisko 20 milionów złotych. W przyszłym minister Ardanowski zapowiada dofinansowanie 48 milionami. Dodatkowo 350 milionów rocznie ma przejść od wyznaczonych lekarzy weterynarii na państwową inspekcję. Te stawki, które zostały zaproponowane przez lekarzy weterynarii, zostaną utrzymane. Te 630 zł średnio dla wszystkich pracowników. Natomiast jeżeli komuś to będzie mało i będzie uważał, że dalej będzie chciał protestować, jego wola. Przykro mi to powiedzieć, ale ja jestem dość odporny na różnego rodzaju naciski, które są stosowane. Ja spełniam to, co jest realne również dla budżetu, tyle że trochę później niż spodziewali się tego lekarze weterynarii. Również dla mnie jest szalenie ważne, że konsekwencje w postaci bardzo wysokich jednak obciążeń dla budżetu przechodzą w następnym roku i to nie jest jednorazowa podwyżka, to jest podwyżka, która będzie trwała już w sposób trwały w następnych latach. Te
podwyżki mają objąć okres od 1 sierpnia tego roku. Daje to kwotę około 20 milionów złotych, ale jeżeli przeliczymy, ponieważ to jest za 5 miesięcy, to przyszły rok będzie to 48 milionów. 48 milionów. Pamiętajmy, że przy tworzeniu listy płac są pochodne po stronie pracodawcy, które są jak gdyby dodatkowym pieniądzem do tych 630 zł. Tak, 630 plus pochodne, które są po stronie pracodawcy, to pokryje również państwo. W przyszłym roku również są planowane, zresztą to było ogłoszone na Radzie Ministrów, podwyżki 6% dla administracji tej również odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności. Ja przedstawiłem bardzo konkretną ofertę, realną. Ofertę, która jest na stole, jeżeli komuś mało i uważa, że jest w stanie protestami wywalczyć więcej, to boję się, że może się okazać, że nic z tego nie dostanę. Minister Ardanowski chce, by specustawa została przyjęta jeszcze w tej kadencji Sejmu.